Jacek Sutryk został zatrzymany. Na razie nie mówimy o żadnych zarzutach, mówimy o śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Całkiem niedawno mówiliśmy Państwu o kolejnym wątku, jeżeli chodzi o Collegium Humanum. 3 panie z walizką pieniędzy z Odessy zatrzymane zostały też to może złe słowo, miały kupić za te pieniądze dyplomy. Zatem ciąg dalszy na pewno nastąpi. Pytań pewnie też będzie więcej, na przykład dlaczego nie został po prostu wezwany na przesłuchanie Jacek Sutryk, tylko zjawili się u niego agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak czy inaczej, faktem się stało, że rano, co potwierdza Jacek Dobrzyński, na Platformie X został prezydent Wrocławia zatrzymany. To prokurator poprosił agentów CBA o współpracę w tej kwestii. W oddziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach ma być w tej chwili, bo takie sformułowanie jeszcze zacytuję tutaj z tego wpisu. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przewieziony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Czy tam w charakterze i tu znak zapytania świadka podejrzanego? Nie będę mnożyć spekulacji. Musimy przede wszystkim poczekać na wyjaśnienia. Zbyt mało mamy informacji, aby komentować na bieżąco to wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o Collegium Humanum i rzeczywiście jakiekolwiek powiązania pana prezydenta Jacka Sutryka z tą, można powiedzieć, skompromitowaną uczelnią, gdzie dochodziło do wielu nadużyć wynikających z pewnego rodzaju handlu dyplomami, tego, w jaki sposób te uprawnienia wynikające właśnie z nabywania chociażby dyplomu MBA w Collegium Humanum przebiegały, budzi duże wątpliwości, więc myślę, że tutaj musimy poczekać na pewne wyjaśnienia, aż ta sytuacja zostanie w jakiś sposób wyjaśniona. Musimy też poczekać na więcej informacji, bo tak na razie wiemy, że rzeczywiście CBA działało na podstawie na pewno jakichś swoich podejrzeń, natomiast tych informacji w tej chwili jest za mało. Będziemy z niecierpliwością śledzić rozwój sytuacji. Tylko tyle mogę teraz w chwili obecnej skomentować. Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci zatrzymali prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu czynności procesowej zatrzymany został przewieziony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Kiedy polityk czyta coś takiego o drugim polityku, samorządowcu, to jaka refleksja? Na pewno CBA nie działa bezpodstawnie, więc poczekajmy też na jakąś konferencję prokuratury, na wyjaśnienie, na opowiedzenie o całych tych zdarzeniach i wtedy będziemy mogli na bieżąco ocenić sytuację. Natomiast podejrzewam, że jakieś jednak podstawne były te działania i biorąc pod uwagę też i możliwości, jakie daje stanowisko prezydenta miasta, także te, można powiedzieć, korupcjogenne, mogło rzeczywiście coś się zdarzyć, jednak nie chciałabym tego oceniać, zanim nie poznamy konkretów i faktów, zanim prokuratura nie wypowie się na ten temat. Ale we Wrocławiu była druga tura, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. To był temat, który w kampanii się pojawiał. To był temat, który też był wykorzystywany przez Państwa kandydatkę. Być może gdzieś i to był ten wątek, który spowodował, że doszło tam do drugiej tury. To wówczas, czy te tłumaczenia Państwa przekonywały Jacka Sutryka? On pokazał przelew bankowy, on wyjaśnił, na jakich zasadach dyplom otrzymał. Twierdził, że sytuacja po jego stronie jest jasna, klarowna i na to wszystko przedstawił dokumenty. Rzeczywiście ta kampania wyborcza na wybory prezydenta Wrocławia cechowała się no, dużą dynamiką wydarzeń. Dużo było wzajemnych zarzutów wobec siebie kandydatów. Także nasza kandydatka Izabela Bodnar nie uniknęła takich zarzutów tutaj ze strony jednak prasy. W tej chwili sąd przychylił się do jej wniosku i zostało postanowione zabezpieczenie. Więc można powiedzieć, że w jakiś sposób sprawa wyjaśnia się. Jeszcze nie jest do końca wyjaśniona, ale wyjaśnia się na korzyść Izabeli Bodnar. Jak będzie w przypadku Jacka Sutryka, zobaczymy. Tych informacji jest za mało. Oczywiście w każdej kampanii wyborczej prześwietla się kandydata, sprawdza się jego moralność, jego postępowanie zgodnie z prawem i myślę, że tutaj jednak takie zarzuty były. Jednak nie chciałabym być tutaj sędzią w tej sprawie i ferować wyroków. Poczekajmy na komentarz prokuratury. W świetle tego prześwietlania, o którym Pani mówi, uważa Pani, że wszyscy politycy, posłanki, posłowie, ale także samorządowcy, samorządowczynie powinny zostać prześwietlone? Czy nie mają takiego Collegium Humanum dyplomu? Ja myślę, że też musimy spojrzeć na tą sprawę Collegium Humanum z dwóch stron. Z jednej strony jedni powiedzmy to obywatele, którzy chcieli nabyć takie prawo, działali w jakiś sposób zamierzony, czyli w łatwy sposób chcieli po prostu zdobyć ten dyplom za pieniądze, ale jest też gro obywateli, którzy też kończyli tam studia i w pewien sposób zostali poszkodowani, oszukani, bo odbyli jakieś kursy czy studia, za które też zapłacili, ale nie mając świadomości takiej, że cała ta sprawa z Collegium Humanum w ten sposób wypłynie i teraz każdy, kto skończył jakieś studia na tej uczelni, jakieś studia podyplomowe, jakiś kurs, jest w pewien sposób napiętnowany, a musimy rozróżnić, że pewna grupa osób działała świadomie, aby szybko i łatwo zdobyć uprawnienia, a pewna grupa osób po prostu, dla nich ta uczelnia była atrakcyjna być może ze względu na cenę, na dostępność, na jakiś przyspieszony tryb tych studiów, więc musimy rozpatrywać to dwojako. Jedne osoby, które działały z premedytacją, aby szybko zdobyć uprawnienia i inne osoby, które w pewien sposób zostały nabrane, oszukane i takimi dyplomami po prostu w niezamierzony sposób zdobyli te dyplomy w takim trybie. Więc tam dosyć szybko było wiadomo, że to jest i nauka, i polityka. Oczywiście, jak najbardziej. Ja sama, kiedy zdobyłam mandat posła, otrzymałam od razu właściwie w pierwszych dniach ofertę od Collegium Humanum, aby, że tak powiem, zdobyć dodatkowe wykształcenie, jednak ja z tego nie skorzystałam. Ja mówię tutaj nie o politykach, mówię o takich zwykłych osobach, które chciały podnieść swoje kompetencje i rzeczywiście ta oferta Collegium Humanum wydawała im się atrakcyjna. Oni zdobyli te uprawnienia zupełnie nie mając świadomości, z czym to się będzie wiązało. Natomiast, tak jak zaznaczam, duża grupa osób, prawdopodobnie te, które są w większości, polityków, samorządowców, ludzi pracujących w administracji, zdobyli te uprawnienia po prostu z premedytacją w ten sposób. Natomiast musimy też wziąć pod uwagę, że może być taka grupa osób, które zostały oddelegowane przez swojego pracodawcę do zdobycia uprawnień akurat na tej uczelni. Minister Wieczorek od początku mówił, że należałoby zweryfikować wszystkie osoby, które działają w administracji publicznej, które działają jako samorządowcy, jako posłowie, czy nie nabyli takich dyplomów Collegium Humanum. Dlaczego? Ale w sprawie tego Collegium Humanum jedna sprawa to są ludzie, którzy z premedytacją w przeciągu, rozumiem, tygodnia albo jednego dnia kupowali prawa do tych dyplomów. I tu absolutnie każdy minister, w tym minister Wieczorek, ma rację. Ale z tego, co również wiem, tam też byli studenci tej uczelni, którzy normalnie chodzili na te studia. W związku z tym nikogo nie bronię, ale też nie chcę nikogo atakować. Wydaje mi się, że tam były też osoby i chyba jestem tego pewien, uczciwe, które normalnie studiowały na tej uczelni, więc nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Też, że ma problem, tak? Z tym, że nie ma jak kontynuować studiów, że nie ma certyfikowanych dyplomów. Tak, no ale myślę, że jak ci ludzie zapisywali się na tą uczelnię, to nie wiedzieli, że na tej uczelni również są robione takie praktyki, które są w tej chwili przez wszystkich i słusznie potępiane. Dzisiaj rano na polecenie prokuratora z Prokuratury Krajowej, z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Wrocławia. Chodzi o nieprawidłowości i podejrzenie popełnienia przestępstw dotyczące dość głośnej sprawy, która ciągnie się już od kilku miesięcy. Chodzi o Collegium Humanum. Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj rano w swoim mieszkaniu. Później agenci CBA wykonywali czynności procesowe, a następnie został przewieziony do Prokuratury Krajowej, do Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Sprawa Collegium Humanum dotyczy nieprawidłowości na uczelni niepublicznej. Do tej pory, do tej sprawy zostało zatrzymanych 28 osób i te osoby usłyszały blisko 150 zarzutów karnych. Zatrzymanie odbyło się klasycznie, zgodnie z zasadami prawa, zgodnie z zasadami takimi jak zawsze przy tych zatrzymaniach jest. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bez żadnych ekscesów czy bez żadnych sensacji. Warto przypomnieć, że do tej sprawy wcześniej był zatrzymywany europoseł Ryszard C. Ostatnio zatrzymane zostały 3 Ukrainki, które sobie przyjechały z Ukrainy i przyjechały bezpośrednio na tę uczelnię, bo nie mogły się dodzwonić do pana rektora, który jako pierwszy został wtedy zatrzymany, więc przyjechały sobie na uczelnię kupić kilkadziesiąt kolejnych dyplomów. Ta sprawa ma charakter typowo rozwojowy.